Touch the screen! Random. O, kamera się przesuwa między jednym a drugim. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie. Witam was w grze, która nazywa się Rebirth Online. Dziś będzie troszkę inny odcinek, będziemy się troszkę nabijali. To jest jedna z najniżej ocenionych gier typu MMO, która jest obecnie na Steamie. Jest to gra free to play i z tego co widzę, jest to przeniesiona gierka z telefonów chyba na kompa, więc zobaczymy jak to będzie działało, zobaczymy jak to będzie funkcjonowało. Nie mam zbyt dużych oczekiwań, jeżeli chodzi o ten produkt. Wręcz zamierzam kisnąć, ale może się mylę. Na screenach wygląda to cudnie. Niektóre arty i szczególnie design zbroi dla maga mi się podobał, więc stwierdziłem, że może przetestujemy. O właśnie, właśnie to co widzieliście przez ułamek sekundy było dobre. Autentykacja gry, wow. Co to jest? Czy ona ma lisie łóżka? Chyba jednak gramy łucznikiem. Boing, boing, boing. Slayer. Aha! Dwumieczny warrior koleś. Okej. Moment. Czy tu jest płeć i klasa połączona w jedno? Najwyraźniej tak! Imię od 2 do 10 znaków, dobra. Wizard. Chciałem szczerze powiedziawszy grać wizardem. Wizardową. Ale jest ona, znaczy chciałem grać wizardem, ale jest wizardowa, wiecie, że ja zazwyczaj gram odpowiednikiem siebie, tylko z magią, in-game, berserker. Okej, czyli dwóch melesów to są faceci? Nie, włosy nawet fajnie zrobili. A dwie babki są rangedami, tak? Te lisie uszy mnie kuszą. Masakra! Nie da się nic wybrać więcej. Ta gra wyszła na kilka dni przed Genshin Impact. Więc to jest bezpośrednia konkurencja niby, między jednym a drugim. Dlatego też o tym produkcie usłyszałem. Dobra, weźmy jej jakieś inne włosy, jeżeli ma coś fajnego. Powiem wam, że wszystkie trzy zestawy są całkiem fajne. Weźmy to. Nazwijmy ją Wanda. Takie imię zajęte. Vandal. The peace of generation is ended. The North Barakhan kingdom resurrected the evil god and was sent to the Arklath continent. Then the three kingdoms closest to Barakhan made a united fort against Barakhan. Gdzie był Gondor? But the united fort power was useless when compared to the evil power that the Barakhan monsters had. Doing their best in going against the endless monsters. There were people who were trying to protect the continent. Nektarsko było fantastycznie. New update. Attendance event. Okej. Okay. Nagrody za obecność. Dziękuję. Monthly. Nagrody za obecność. Dziękuję. Continuously. Aha, to dopiero od jutra. Nie, jutro tej gry już nie będzie na moim dysku. Znaczy, kiedy wy będziecie ten odcinek oglądali? Jutro? Tej gry nie będzie już na moim dysku. Okej, okay, co ja tu mogę? Tu mogę zamknąć. Czy ja? Jak... O nie! I to jest. To są maksymalne ustawienia graficzne, z tego co ja rozumiem. Chyba, że coś nie zapało. Gdzie tu mogę. Czy to jest UI bezpośrednio z telefonów? Moment, co jest. Czemu to jest wszystko rozmyte? What the heck? Logout, capture. Dobra, sobie tutaj. HDR-a. Odpalamy HDR-a! Blue Mantle Gazing, okej. Ta poza! Co jest z jej kręgosłupem? Aha! To boli! Red Falza. Okej, okay. cześć ko. Co? Talk with Eris. What the heck?
Ci z was, którzy są na moim kanale troszkę dłużej, dobra, zatrzymajmy się, zapewne wiedzą, że ja nie znoszę, nienawidzę produkcji, które udają, że są grami, a tak naprawdę są klikadłami, że klikacie i gdzieś leczycie. Nie, w ogóle, dostałem falę hejtu, kiedy nazwałem Black Desert Mobile, nie online, mobile, tą wersję telefonową, nie grą, dlatego że tam wszystko da się załatwić, klikając w ekran i gra... Produkt robi to za nas, więc zasadniczo jedyne co chodzi o to, żebyśmy mieli odpaloną grę, żeby mogli digować nasze dane, płacić w sklepie, oczywiście Cash Shop, no i klikacie i się wszystko robi automatycznie. Niektórzy to lubią, szacun, jeżeli was to bawi, to more power to you, ale z mojej perspektywy to nie jest coś, co daje mi frajdę, bo ja w tej grze nic nie robię. Zasadniczo przez większość czasu, grając w Black Desert Mobile, naciskałem na ekran, odkładałem telefon i zajmowałem się innymi rzeczami na kompie. To też jest fajne, bo jak macie gierki gacza i nie gacza, to możecie sobie puścić kilka rzeczy na automacie i porobić parę rzeczy na kompie. Mój Age of Magic się klepie w momencie, kiedy ja nagrywam Genshina, nie? Ha! Ale bez... Co na mat? Co chodzi z tą pozą? Dobra, kliknijmy i zobaczmy, co tu trzeba. Wow. Niektóre tekstury są całkiem... Inne są całkiem... Nie, na przykład tutaj zobaczcie na ręce. W ogóle rękawy w środku nie są teksturowane. To nie ma palców! Niska rozdzielczość, kwadratowe ewidentnie z telefonu ubrane. Okej. Okay. O, ta wygląda lepiej. Aczkolwiek wygląda, jakby była z plastiku. Hello Barbie. Tutorial, okej, okay. Do you want to continue, tak? Okej. Okay. It's marker, dobra, tutaj. Okej, okay. Mam nacisnąć na menu, inventory, supply. Tak, użyć. Okej. Ta, nie, zamknąć. I wandal, biegniesz! Czemu ona ma strój jakiejś takiej pseudopokojówki? O co kaman? Czy magowie w tym świecie zaczynają od bycia pokojówkami? Jestem przerażony tym, co widzę. Okej, okay, instant equip. Dobra. A, nie mogę zrobić za pierwszym razem, na początku muszę zrobić to przez tutorial. Okej, okay, dobra. Muszę wejść do menu i poklikać. Czym jest? Ta gra ma jedną z najniższych ocen na Steamie, jeżeli chodzi o MMO przynajmniej. I wydaje mi się, że ma zbyt wysoką. Że wszystkie recenzje są negatywne, ostatnie są mieszane, powinny być również negatywne. Jeżeli to ma jakiś crossplay między wersją PC-tową a telefonową, to jest jedyny plus tego czegoś, że jesteście na telefonie, zazwyczaj gracie sobie, okej. Okay. Tego typu produkty na telefonie jeszcze zrozumiem. A na kompie przechodzicie telefon do ładowania i puszczacie na kompie, żeby sobie pofarmić rzeczy brakujące, kiedy wasz telefon się ładuje. To jest jedyne wytłumaczenie dla istnienia tego produktu, które ja widzę. Skip. O. Okej, okay, tak. Mogę, co? Okej, okay. Nowe skille będę się uczył, dobra. Wchodzimy, nauczymy się czegoś nowego. Codziennie uczymy się czegoś nowego. Fireball, tak! A, czyli mieliśmy ubranego pod jedynką, ale zdjęliśmy, żeby założyć ponownie, okej. Okay. Następny na 10 poziomie, level... Poszedł! Okej. Moment. Czy moja postać ma 10? Czy ja tam mam level 12? A, mamy wilki ubić. Kurczaczek jest, ej, mają plus 1 punkt za kurczaczka. Kurczaczek jest słodki, jakby mieli liska, to mieliby 10 na 10. Chyba, że liski trzeba zabijać, to wtedy wyłączamy nagranie automatycznie i kończymy to coś. To wygląda jak gry z czasów, kiedy World of Warcraft wyszedł i Chiny i Korea zaczęły masowo produkować kopie tego typu gier, były te Fliffy, Fnafy, nie, Fnaf to jest teraz Five Nights at Freddy's, For Story czy coś, było tego od groma. I to była ta grafika, czyli wiecie, rok 2010, jak nie wcześniej, bym powiedział, że wcześniej, no to właśnie wyglądało tak, tylko nie można było kliknąć w auto, żeby się wszystko robiło za nas, a tutaj można. Jakie to jest złe. Jakie to jest absurdalnie złe. Idziemy. Kto to w ogóle... Kto wymyślił, że to jest dobry pomysł, żeby przyrzucić to na peceta?
Ręka do góry, bo ja nie widzę większego zastosowania. Dialogi jak z Guild Warsa 2 na początku. Wpadli wtedy na genialny pomysł, że dialogi będą wyglądały właśnie tak, że dwie postacie się będą wysuwały i gadały między sobą, co wyszło bardzo, bardzo niefajnie. Guild Wars 1 miał to świetnie opanowane. Chcieli zrobić pewną nowelikę do drugiej części, im to nie pykło. Ponoć teraz... Kursor mi przeskakuje. Białe myszki widzę. Patrzcie, jest tu z lewej. Klikam i jest po środku, jest tu z prawej, klikam i jest ten. Lady Dana, the world is full of surprises. Jada, jada, ja, okej, okay, Dana Wish. To jest coś, co Guild Wars 2 próbował wprowadzić jako... nie pamiętam, jak oni to nazwali. To nie był komiksowy styl narracji, ale jakiegoś takiego głupiego określenia użyli. Mnóstwo ludzi im wytykało, że to będzie tempe. Mi się wydawało, że to nie będzie zbyt udany pomysł, ale okej. Okay. Optymistycznie podchodzę, może się uda. I nie udało się totalnie. I nie wiem, czy to później zarzucili, czy nie, czy to jest tylko w fabule. Do pierwszego dodatku, mniej więcej dotrwałem do pierwszego dodatku, więc to było. Ale wydaje mi się, że mogli to zarzucić totalnie, bo no... Nie ma większego powodu, dla którego postacie mogłyby tak rozmawiać, pomijając fakt, jeżeli macie bardzo mały ekran dla zwiększenia czytelności. Czyli... Gry na smartfony. Ej ludzie, moja opinia jest taka. Nie dotykajcie tego kijem z 2 metrów. To jest zły produkt. To jest syf. Czy to jest Eevee? What the heck? A, przyniosłem je gdzieś. Jeżeli jest crossplay pomiędzy telefonem a komputerem i gracie w to na telefonie, to dobra. Dobra, okej. Okay. Rozumiemy się. Ale jeżeli szukacie nowej, darmowej gierki do poupania... Okej, okay, ta gra jest cudna. Mają liska o 5 ogonach. To jest chyba lisek. To jest lisek? Wygląda trochę bardziej jak wilk, szczerze powiedziawszy, ale trudno powiedzieć z tymi zwierzakami. Czerwona panda to chińskie zombie, nie pamiętam jakie jest określenie na te ich skaczące te. Harpia chyba? 5-ogonowy lisek? Ewentualnie jakieś bardziej okami? Nie mam pojęcia co to jest. I smoczek. Okej, okay. Tak czy siak, jeżeli chcecie się pośmiać, możecie zainstalować i ponabijać się, ale żeby znaleźć nowy, fajny produkt do grania, wyszedł Genshin Impact, nie? Więc tak, z Genshin Impact zapewne będzie więcej dzisiaj czy coś, ale tym jestem załamany. Spodziewałem się czegoś po screenshotach, kilka poziomów lepszego, aczkolwiek nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja wam dziękuję za uwagę, do następnego odcinka i hej!